Witam bardzo serdecznie, Trygon Wody na moim kanale, Ryby, Raki oraz Skorpiony. Zapraszam kochani do czytania tygodniowego od 1 kwietnia do 7. Sprawdzimy energię na nadchodzący tydzień, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, że czytanie jest ogólne, dlatego nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, śmiało zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale Karty Społeczność na moim kanale znajdziecie, kochani, pełną ofertę. Zamieściłam tam zdjęcia wraz z opisami, także warto sobie przeczytać, dobrać odpowiedni kamień dla siebie, tak żeby Was chronił jak osobisty talizman. Zobaczmy zatem Trygon Wody, 1-7 kwietnia i zaczynamy tradycyjnie od rybek. Rybek najwięcej jest na moim kanale, najwięcej Was słucha, dlatego zawsze od Was zaczynam czytania. Moje drogie rybeńki, co dla Was? 1-7 kwietnia, ryby. Ryby. Ryby, ryby, ryby. U Was dosyć taki, no powiem szczerze, szczery tydzień. Będziecie kogoś osądzać. Pokazuje mi się wygranie kłótni, walki, bitwy z kimś, bo to jest na pozycji, co Was miłego może spotkać. No i tutaj mamy piątkę buław, tak? Karta zazwyczaj oznacza właśnie konflikt, kłótnie. Może to być również konflikt wewnętrzny w Waszej głowie. Ale co tutaj się dzieje? Mamy króla mieczy, mamy dwójkę mieczy i mamy ósemkę mieczy na uczuciach. Relacje partnerskie, uczucia. No i generalnie ryby, pokazuje mi się sytuacja, w której wy się na kogoś mocno blokujecie. Komuś się bardzo, ale to bardzo przyglądacie z zupełnie innej perspektywy. Tak jakby w tym momencie spadły wam z oczu różowe okulary. Widzicie, co jest czarne, co jest białe. Już nie żyjecie iluzjami, marzeniami, wyobrażeniami o jakiejś osobie czy też o własnej relacji, tylko zaczynacie właśnie trzeźwo na wszystko spoglądać. No i tutaj będzie taki chłodny osąd. Trochę się też zablokujecie na kogoś. Mam takie przeczucie, że ktoś Was mocno zranił. Tutaj na pozycji, co Was może zasmucić, faktycznie jest rycerz kielichów. To jest karta właśnie raka, ryb bądź skorpiona. To jest karta mężczyzny, który ma do Was uczucia, mocno Wam się przygląda, może Was obserwować gdzieś na portalach społecznościowych, przyglądać się Wam, możecie nawet mieć kontakt z tą osobą, ale Wy teraz tak jakby tę osobę widzicie w innym świetle, tak? Że to nie jest ktoś szczery, ktoś, kto faktycznie dobrze Wam życzy. Z jednej strony może i macie kontakt, może i jakoś się wspieracie, ale wiecie, że to nie jest szczera osoba. Wy tak jakby chcecie tej osobie pomóc, ale już nie otworzycie swojego serca. Może być tak, że ta osoba na przykład zraniła Was, odeszła do kogoś innego, zostawiła Was no, z poranionym mocno serduchem i teraz być może wraca właśnie, bo chce się z Wami pojednać. Pamiętajcie, że na początku kwietnia mamy retrogradację Merkurego, także osoby z przeszłości wracają. Mogą się pojawiać w naszym życiu właśnie ekspartnerzy, ekspartnerki, właśnie celem pojednania, tak? Może ktoś po prostu sprawdza, czy nadal czekacie na tę osobę, czy nadal jesteście gotowi zaufać, ale wy tu macie już naprawdę takie, wiecie co, ja Wam powiem, że wy trochę jak detektywi działacie. Z jednej strony nie pokazujecie tego po sobie, tu mi się pokazuje kamienna twarz, dosłownie, tak jakby uśmiechacie się, pomagacie komuś, ale wiecie swoje. I Was nie da się oszukać. Poza tym macie cudowną rybią intuicję. Nikt, ale to dosłownie nikt nie jest w stanie Was tutaj okłamać, oszukać, czegoś przed Wami ukryć. Absolutnie nie. Tak jakby ryby miały po prostu rentgena w głowie. No i Wy po prostu wszystko widzicie, tak? Ale też mocno czujecie. Tutaj jeśli chodzi o pracę, karta diabła. Jakieś szemrane interesy, biznesy. Uważajcie na to, żeby ktoś nie chciał Was w coś wrobić. To jest też karta koziorożca.
Niektóre ryby mogą wejść w jakiś romans właśnie z kimś przy pracy. On będzie w ukryciu. Ale powiem szczerze, tutaj też mi się pojawia jakiś konflikt w pracy. Nie wiem, czy wy nie będziecie chcieli po prostu tej pracy zostawić i zająć się czymś nowym. Tutaj może być konkurencja, tutaj ktoś może podkładać kłody pod nogi. Też na to zwróćcie rybeńki uwagę. Także taki tydzień dosyć, powiem szczerze, konfliktowy, przebojowy, ale jesteście na pozycji wygranej rybki. Nie dajcie się nikomu oszukać. Ja widzę, że wy tutaj naprawdę zaczynacie jakby brać sprawy w swoje ręce i działacie. Także super. Zdrowotnie gwiazda. No, karta pokazuje względnie dobre zdrowie, jedynie warto zwrócić uwagę na ręce, dolegliwości płuc i oskrzeli. Natomiast jest to jedna z lepszych kart, jeśli pytamy o zdrowie w tarocie. I karta wyroczni z księżycologii dla naszych rybek. Uwierz w niemożliwe. Takie piękne, kochani, macie przesłanie. Także rybeńki, cudownego tygodnia. Trzymam za Was kciuki. Jeśli macie ochotę, śmiało zapraszam do kontaktu. Zrobimy czytania prywatne dla Was. No i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Właśnie przede wszystkim turkus, ametyst, tak? Dobrze, dziękuję rybki. Zapraszam raki. Raki zawsze są drugie, bo po rybkach właśnie raki i wodniki na moim kanale. Najwięcej Was właśnie słucha. Także dziękuję Wam, kochani, za wszystkie subskrypcje, lajki, za to, że w ogóle jesteście. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Mam motywację, żeby robić dla Was te czytania. Raczki, 1-7 kwietnia. Dobrze, moje drogie raczki, tutaj przede wszystkim widzę, że macie dwie drogi do wyboru, ale w tym tygodniu jeszcze nie będziecie wiedzieć do końca, jaką decyzję podjąć, którą ścieżką podążać. Tutaj na karcie widzicie dwa statki, osoba żongluje dwiema monetami, tak jakby miała wybór, potrzebowała dokonać tego wyboru. Na przykład nie wiem, gdzie się przeprowadzić, gdzie mieszkać, z kim być, kogo wybrać, tak? Czy może wybór pomiędzy dwiema ofertami pracy? No i tutaj powiem szczerze, troszkę macie podobne czytanie do rybek, bo jesteście na takim rozdrożu życiowym, natomiast rybki w czytaniu miały podejmowanie decyzji i tak jakby chłodny osąd kalkulacji, natomiast wy macie takie wycofanie, tu jest karta pustelnika, będziecie się troszkę zagłębiać w siebie, zastanawiać, czego tak naprawdę chcecie, dokąd zmierzacie w swoim życiu, co wam daje radość, a od czego należałoby odejść. Tu może być konflikt z jakąś kobietą, nie wiem, bliźnięta, wagawodnik. Wy też będziecie chłodno na wszystko patrzeć, też tak z dystansem. Dla niektórych z Was widzę, że jeśli macie dzieci, to one będą ważne. Możliwe, że tu jest walka o dzieci w sądzie, alimenty. Generalnie pokazują mi się sytuacje właśnie, gdzie te dzieci będą na pierwszym miejscu. Może ktoś z Was się też stara o dziecko, tak? Natomiast to też są nowe początki, podejmowanie nowych działań, jakieś kursy szkolenia mi się tutaj pokazują. Także może zaczynać nową pracę, może będziecie tutaj otwierać własną działalność i w tym kierunku podejmujecie kroki. No, jeśli chodzi o uczucie, as pentakli, to jest szansa na nowy związek, na nowy początek. Jeżeli podejmiecie właściwą decyzję i po głębszym zastanowieniu się odetniecie się od przeszłości, tu będzie szansa na stworzenie czegoś nowego. Nowy przede wszystkim związek z nową osobą, tak? Lub też nowy początek z kimś właśnie z przeszłości, bo pamiętajcie, że z początkiem kwietnia mamy retrogradację Merkurego. I podczas gdy ta planeta się cofa, wracają osoby z przeszłości, ekspartnerzy, ekspartnerki, tak, żeby coś tutaj rozpocząć od nowa, być może się pogodzić, pojednać. Także mogą tutaj być również możliwe powroty. W pracy macie takie zniechęcenie, apatię, gdzieś już nie czuję właśnie takiego spełnienia, nie czuję realizacji. Tak jakby też za jakąś pracą tęsknicie, coś się wypaliło, nie macie serca już do tej pracy. Być może też zostaliście wcześniej zwolnieni, czy zostawiliście jakąś pracę i teraz trochę tego zaczynacie żałować. No ale decyzję trzeba było podjąć i ruszyć do przodu. Także tutaj, moi drodzy, pojawiają mi się jakieś nowe możliwości, nowe perspektywy, natomiast one gdzieś są jeszcze w oddaleniu. Tak jakby nie ma tej waszej decyzji w tym tygodniu, nie ma takich konkretnych działań, to mogą być dopiero plany, tak? Jakieś pierwsze zarysy, początki.
Wy dopiero po prostu w tym kierunku próbujecie ruszać, ale jeszcze będziecie się mocno zastanawiać, czego tak naprawdę chcecie. Tutaj raczki, jeżeli chodzi o zdrowie, karta wisielca. No, karta jest specyficzną kartą w kontekście chorób. Ona często pokazuje choroby psychiczne, uzależnienia, utraty świadomości, właśnie nadużywanie alkoholu, tak, być może duża ilość wypijanej kawy, kofeiny, jakieś energetyki. Na to trzeba by zwrócić uwagę w tym tygodniu. No i zobaczmy kartę wyroczni z księżycologii. Medytacja i kontemplacja. Na przykład, jeżeli macie problem ze snem, wyciszyć się, medytować. Tutaj mamy rybki, więc możliwe, że jest to też znak od wszechświata, że jakieś rybki będą Was tutaj mogły wspierać w tym czasie, w tym trudnym czasie. Co mnie w sumie nie dziwi, bo rybki też miały dosyć specyficzne czytanie na ten tydzień. Więc może być tak, że będziecie się gdzieś tam wzajemnie wspierać. Tak? Ryby i raki potrafią się dogadać. Wy jesteście wodnymi znakami uczuciowymi, macie podobne emocje, podobne postrzeganie świata, więc no, dobrzy przyjaciele bardzo. Wszystkiego dobrego, raczki. Zapraszam Was do czytań prywatnych i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. No i zobaczmy ostatni znak, skorpion. Moje drogie skorpiony, no tu jest jakieś cierpienie, nieprzespane noce. Cóż to za trudny tydzień dla trygonu wody? Jakieś takie, no, niezadowolenie, smutek, nawet płacz, jakaś delikatna depresja, odejście, oddalenie się od czegoś bądź kogoś. No i tak, siódemka mieczy. Tutaj jakieś oszustwo, kłamstwo może wyjść na jaw w związkach partnerskich. Ktoś kłamał, ktoś oszukiwał za plecami. Wy coś odkryjecie i tu jest konflikt, tu jest walka. No, takie po trupach do celu. No, brak równowagi w dawaniu i braniu, bo szóstka pentakli na pozycji, co Was może zasmucić, zdołować. No, powiem tak, trudne czytanie ma trygon wody na ten tydzień. Natomiast czasami, kochani, tak po prostu jest, że musi coś pierdyknąć, trzeba się odbić od dna, tak? Więc no, tutaj mi się pokazują rozstania, rozwody, przeprowadzki, możecie kogoś pożegnać w tym tygodniu. Dosyć trudne energie, jakaś walka o coś, ale ona się kończy właśnie przegraną bitwą, tak? Przegrana bitwa nie oznacza przegranej wojny, więc kochani, pamiętajcie, że tarot nie jest wyrocznią, wszystko leży w waszych rękach i wy oczywiście też na wiele rzeczy macie wpływ, nie na wszystko, ale macie ten wpływ i możecie coś zmienić. Także tutaj, no, jeśli chodzi o te związki partnerskie, dosyć trudne emocje. Dla singli też nie widzę, żebyście chcieli w coś nowego wejść. Bardziej takie rozpamiętywanie przeszłości, wracanie do tej przeszłości. Z początkiem kwietnia będzie retrogradacja Merkurego, więc tak jak mówiłam wcześniej, ta planeta się cofa i mogą wracać ekspartnerzy z przeszłości. Na to też trzeba być przygotowanym w razie czego. W pracy siła, kochani. Tutaj znowu macie fajnie, macie determinację, motywację do działania, ruszacie w obranym przez siebie kierunku, chcecie się spełniać, będziecie walczyć o awans również, o podwyżkę. Niektórzy z Was w ogóle zmieniają pracę, bo tu jest też pokazane odpłynięcie na spokojne wody, właśnie po to, żebyście mieli ten spokój psychiczny. Jeżeli ta praca Was wykańczała, czuliście się przemęczeni, wykorzystywani, to też widzę, że zmieniacie na coś po prostu spokojniejszego. Jeśli chodzi o zdrówko, czwórka pentakli, karta pokazuje zaburzenia hormonalne i możliwą otyłość. No, w sumie po świętach to nic dziwnego. Sałatki, babeczki, wszystko pyszne, żureczki, tak, no i później wiadomo, no trzeba będzie ćwiczyć, spacerować, ale kochani, nie ma co sobie w święta żałować, później trzeba będzie troszkę więcej się ruszać. Znajdź równowagę między duchowością a praktycznością. I tutaj również rybki, także rybki wyskoczyły w energii i dla raków, i dla Was. Także no, te ryby chyba będą wspierały Was w tym tygodniu. Także moje drogie skorpiony, cudownego tygodnia, wszystkiego dobrego dla Was. Zapraszam do czytań prywatnych, jeśli macie ochotę, i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Pozdrawiam serdecznie.